Wiecie, ciężko było rano wstać, ale warto. Zobaczcie, jaka fajna mgła. Szykuje się ładny świt. Także do roboty. Cześć! Mieliście może tak kiedyś? Jesteście w pięknym miejscu. Wspaniała pogoda. Czujecie się bardzo szczęśliwi. Wszystko Wam się podoba. Wyciągacie więc aparat i robicie zdjęcia. Potem przynosicie je do domu, pokazujecie je bliskim i nagle rozczarowanie, bo zero reakcji, żadnego zachwytu. Czyżby bliscy byli aż tak niewrażliwi na piękno? Nie, po prostu na tych zdjęciach prawdopodobnie tego piękna już nie ma. Ale dlaczego? Krajobraz fotografii wydawałoby się temat banalny. Nie potrzeba do tego jakiegoś drogiego, wypasionego sprzętu. Nie trzeba się nawet kryć, maskować, tropić. Wystarczy przystanąć i zrobić pstryk. Tylko rzadko kiedy z tego pstryk powstaje dobre zdjęcie a jeszcze rzadziej wyjątkowe. Ale co to jest dobre zdjęcie? Dobre. Czyli jakie? To po prostu porządne zdjęcie, poprawne technicznie, nawet całkiem ładne, ale poniekąd banalne. Wyjątkowe to takie, które buduje nastrój, budzi emocje, pozostaje w pamięci. I chociaż pewnie 90% zdjęć, albo i więcej, które robimy, co najwyżej są dobre, docelowo, fajnie dążyć właśnie do uzyskania tego efektu: wow, prawda? Moim zdaniem, są cztery warunki, które powinno spełniać dobre zdjęcie krajobrazu. Powinno mieć ciekawy motyw, być dobrze skadrowane, ostre oraz dobrze obrobione, a przynajmniej niezwalone przy obróbce. A żeby miało szansę być wyjątkowym, niezbędny jest warunek piąty, w sumie najważniejszy. Powinno być zrobione w najlepszym czasie. Bo fotografia, jak wiecie, to rysowanie światłem. Fotografia. I to właśnie z nim musicie blisko współpracować. Światło, pogoda, pora dnia albo zrobią wam zdjęcie, albo je zepsują. Pewnie jak większość z was, ja też nad ranem śpię najlepiej. Ale jeśli znaki na niebie i ziemi oraz prognozy pogody podpowiadają, że jest szansa na ładny świt, biorę aparat i ruszam. Dlaczego akurat wtedy? Bo właśnie zaraz zacznie się najlepsza pora dnia na zdjęcia w terenie. Najpierw, czas, kiedy przed wschodem słońca panuje tak zwana błękitna godzina, blue hour. Cały świat jest wtedy w chłodnej, trochę nierealnej tonacji, kontrasty są minimalne, a musicie wiedzieć, że zbyt duży kontrast to zabójca zdjęć. Super, kiedy nad nami wysoko są chmury. Słońce, będąc jeszcze poniżej linii horyzontu, oświetli je i wtedy niebo zagra nam na różowo. Tak więc niebo o wschodzie z chmurkami może być bardzo efektowne, ale jeśli te same chmurki znajdą się bardziej na wschodzie, może oznaczać, że idealnie zasłonią nam wschodzące słońce. I zanim ono się przebije i zaświeci, będzie już zbyt mocne, białe i nieciekawe. Dlatego, by się przekonać, czy i gdzie mogą być chmury o świcie, polecam sprawdzić na aplikacji, która pokazuje ruch chmur w czasie rzeczywistym. Ja na przykład używam Pogody i Radar. Ale najlepsze dopiero przed nami. Oto wschodzi słońce. Akurat ja rzadko kieruję obiektyw wprost na nie, bo zazwyczaj na zdjęciu wychodzi tak sobie: taka przypalona biała dziura. Ale bywa, że świt jest intensywny, wręcz czerwony. Dodatkowo chmury lub mgły tworzą filtr i wtedy bywa, że coś da się złapać. Szczególnie kiedy atrakcyjny jest jakiś zarys krajobrazu, który automatycznie wyjdzie nam mocno ciemny. Ale kierując obiekty w kierunku oświetlonego wschodzącym słońcem pejzażu, możemy złapać go w absolutnie wyjątkowej kolorystyce. A po świecie jest moment, kiedy zazwyczaj robi się najchłodniej. Jest zimniej nawet niż w środku nocy, a przecież właśnie świat zalewa złoty blask słońca. To właśnie zaczyna się złota godzina Chwilę, które warto jak najlepiej wykorzystać. W tym właśnie czasie powstaje najwięcej zapierających dech w piersiach zdjęć krajobrazu. Ale po co się nie wysypiać, kiedy w sumie to samo mamy pod wieczór? I analogicznie też jest złota godzina, tyle że przed zachodem słońca, a z kwadrans po nim błękitna. Zachód przecież też jest świetnym i wartym wykorzystania czasem. Jednak z doświadczenia wiem, że pięknie jest rano. Świat dopiero budzi się do życia. Jest taki świeży, obmyty rosą, ptaki najpiękniej śpiewają, a ludzie śpią. To takie pięć minut dla dzikiej przyrody. Warto być świadkiem takiego cudu. A o który jest ten wschód, zachód, kiedy jest złota czy błękitna godzina? Wbrew nazwie trwa ona od kilku minut do kilku godzin. To wszystko zależy od położenia geograficznego, jak i pory roku. Dlatego polecam bardzo aplikacje, które dokładnie podpowiadają kiedy i gdzie, jak na przykład moja ulubiona Exide Golden Hour. Dodatkowo wielkim atutem takich aplikacji jest możliwość sprawdzenia na mapce, w którym dokładnie miejscu wzejdzie lub zajdzie słońce. To przydaje się bardzo, kiedy zastanawiamy się nad wyborem najlepszej miejscówki na dany świt czy zachód słońca w terenie, którego zbyt dobrze nie znamy. A jeśli nie chcemy zarywać każdej nocy, sprawdzając, czy może tym razem trafimy na ładny świt, można zaufać prognozom pogody. Niestety nie zawsze się sprawdzają, ale czasami mogą być cenną podpowiedzią. Jest ich całe mnóstwo w sieci, ale niektóre szczególnie przydają się fotografom, jak już wspomniana pogoda i radar. Całkiem fajne jest też meteo, pokazujące wysokość pułapu chmur, co jest istotne, kiedy planujemy wejść na świt gdzieś wyżej i liczymy na inwersję. Te prognozy wskazują też, czy jest szansa na mgłę. Słuchajcie, jadę na świt. Już jest w sumie jasno. Jadę trochę daleko dzisiaj, bo wybrałam, że podjadę nad rzekę. Jest tam szansa na jakieś fajniejsze mgiełki, mam nadzieję. A co będzie? Pokaże się. Oczywiście bywają też takie lokalne mgiełki, które nie będą tam uwzględnione. Ale kiedy widzimy, że na przykład od rana ma wiać, Wiemy, że i na taką mgłę liczyć nie możemy. Bo właśnie jedną z głównych atrakcji świtu jest olbrzymia szansa na złapanie mgły, a ona należy do naszych największych sprzymierzeńców. Porządkuje kompozycję, zasłania mniej ładne elementy krajobrazu, np. jakieś słupy, czy w przypadku inwersji, nawet całe wioski w dolinach, buduje perspektywę, tworzy nastrój tajemnicy. Może być mgła tak gęsta, że wypełni nam niemal cały kadr. Abywa też taka ledwo-ledwo od niechcenia muśnie krajobraz, ale kiedy mgła spotyka się z promieniami słońca, tworzy się prawdziwa bajka. W takich chwilach nawet motyw przestaje być aż tak istotny. Dobre warunki potrafią wyczarować cudowne obrazy. Mgła jest wyjątkowym przyjacielem fotografa także w przypadku zdjęć lasu. Niestety, mgła w lesie to rzadkość. Jak już to albo po ulewach jakieś lekkie opary, albo późną jesienią. Już szybciej spotkamy ją w górskich lasach, bo tam za mgłę robią często nisko sunące chmury. Oprócz mgły, wspaniale czaruje krajobraz także śnieg. I znowu czyści kompozycję, zakrywając część zbędnych elementów, odrealnia, tworzy inny świat. A kiedy jest śnieżyca, to można pokusić się o stworzenie już nie fotografii, a obrazu, zamrażając płatki śniegu lub je rozmazując, fotografując je na dłuższym czasie. Dlatego śnieżna zima należy do najciekawszych pół roku, jeśli chodzi o krajobraz. Niestety coraz trudniej o taką. Zeszłej zimy udało mi się złapać zaledwie kilka dni w Bieszczadach, a więcej dopiero znalazłam na Islandii. A skoro już mowa o porach roku, moim zdaniem najmniej ciekawe jest przynajmniej w Polsce lato. Prawie jednolita ściana zieleni, słońce wysoko, blade, no i wszędzie tłumy. Lato jak już to polecam daleko na północy, na przykład na Islandii lub w Norwegii, gdzie cała noc jest w sumie dla fotografa, a złota godzina potrafi trwać kilka godzin, bo słońce powyżej koła polarnego o tej porze roku w ogóle nie zachodzi. W Polsce, moim zdaniem, zdecydowanie piękniejsza będzie wczesna wiosna na przełomie kwietnia i maja, jak choćby malownicze rozlewiska nad Biebrzą czy młoda zieleń buczyny. Oraz oczywiście fantastyczna październikowa feria kolorów. Nasza słynna złota polska jesień. Niestety nie każda jesień jest taka, ale jak jest, koniecznie korzystajmy. Natomiast w mokrym listopadzie i grudniu można polować na całodzienne mgły i może mało miłe, ale klimatyczne mrzawki oraz pierwszy śnieg. A w sumie podobnie jak w przypadku śnieżycy, deszcz również tworzy klimat na zdjęciu. I znowu, szczególnie polecam w takiej mokrej aurze fotografię leśną. Tylko uważajmy na aparat, by go nie zalać przy okazji i używajmy filtru polaryzacyjnego, który niwelując odbicia światła wydobywa głębie kolorów. Niestety, rzadko kiedy piękna pogoda jest dobrą dla fotografa. Wtedy, kiedy świeci słońce, jest błękit nieba. Możemy odpocząć, aparat zostawić w domu. Możemy wziąć psa na spacer i ruszyć w poszukiwaniu ciekawych miejsc. By było gdzie wrócić podczas lepszej aury. I odwrotnie. Zazwyczaj, kiedy każdy normalny człowiek zostaje w domu, popijając gorącą herbatkę, fotograf powinien być w terenie. Wtedy jest bowiem szansa, że coś się zadzieje. Jakaś zawieja, zamieć, trzaskający mróz. A czasami nawet same malownicze chmury już mogą stworzyć piękny kadr. Zwłaszcza, że niebo w fotografii krajobrazu jest często bardzo istotne. Dlatego swoją drogą warto używać filtrów połówkowych szarych. Najlepsze są kwadratowe, bo możemy decydować na jakiej wysokości będzie przebiegać linia horyzontu, a rzadko ona wypada w połowie głównie wtedy, kiedy bawimy się odbiciami, albo w ogóle zależy nam na symetrii. Jeśli niebo jest atrakcyjne, dajmy mu co najmniej dwie trzecie kadru lub więcej, by mogło zaistnieć. Kiedy mniej ciekawe, dajmy mu maksimum jedną trzecią albo i mniej. W wielu swoich krajobrazach w ogóle rezygnuje z nieba, a już szczególnie w fotografii lasu, gdzie niebo zazwyczaj wychodzi w postaci przepalonych białych plam. Dlatego radzę, nie bójcie się kierować obiektywu lekko w dół. A kiedy używamy krótkiej ogniskowej, warto poszukać na pierwszym planie blisko jakiegoś ciekawego motywu, takiego na zaczepienie dla oka. Mogą to być paprocie, skały, grzyby, kwiaty, a jak mamy szczęście, jakieś zwierzęta. W ogóle wszelka przyroda ożywiona bardzo uatrakcyjnia, dynamizuje zazwyczaj statyczny krajobraz. Bardzo wdzięcznym tematem są tu ptaki, które poniekąd stanowią przysłowiową kropkę nad i. Są wspaniałym uzupełnieniem głównego motywu. No właśnie, motywu. Ale co to znaczy? Jeśli właśnie wyciągnęłam aparat, to jest to? Zazwyczaj tak, chociaż musimy wziąć pod uwagę dwie pułapki, które na nas tutaj czekają. Zazwyczaj patrzymy selektywnie. Czyli podziwiając piękne jezioro, nie skupiamy się na kilku rachitycznych drzewkach, które częściowo zasłaniają nam widok, wyjdą na zdjęciu, gdzie je zobaczymy aż nazbyt dobrze. Czasem natomiast bywa tak, że patrzymy na piękno, które nas otacza, np. Na przykład puszczę pełną cudownego chaosu, gdy tymczasem mamy do wykorzystania skromny prostokąt kadru, w którym mamy owo piękno zmieścić. Wtedy musimy znaleźć coś, co szczególnie przykuje uwagę, uporządkuje ten bałagan. Inaczej bowiem patrzymy na świat oczyma, a inaczej na fotografię tego miejsca. Musimy pokazać w niej to, co jest najpiękniejsze, i zrobić to w dodatku idealnie. Inaczej to, co nam się podoba w rzeczywistości, nie zachwyci nikogo, nawet nas samych. Poniekąd wygodnie mają malarze, pejzażyści. Oni biorą z tego, co widzą, tylko pewne elementy i kompilują z nich piękny obraz. Fotograf musi go odnaleźć w realu i uwiecznić. A więc gdzie szukać motywu? Motywu możecie szukać wszędzie wszędzie tam, gdzie zostało choć trochę dzikiej przyrody. Ale moja rada jest taka. Bądźcie często w terenie, przemierzajcie nowe szlaki, możecie w domu jeszcze popatrzeć na mapę i przygotować sobie takie miejsca z potencjałem. Jeżeli będą ciekawe, możecie od razu zapisać sobie je w komórce, żebyście mogli wrócić wtedy, kiedy będzie dobra pora na zdjęcia. Polecam na przykład Locus Map, którego używam i gdzie zapisuję swoje trasy oraz punkty dla mnie atrakcyjne, do których chcę wrócić, kiedy będą dobre warunki. Ale oczywiście oprócz Locus Map jest sporo innych podobnych aplikacji, jak choćby Alpin Quest czy MapSMI. Każdy może coś wybrać dla siebie. Ważne, by była tam możliwość zapisu trasy i zaznaczenia ciekawych miejsc. Taka apka szczególnie Wam się przyda w lesie. Jak pewnie wiecie, tam jeszcze trudniej wrócić z pamięci w jakiś konkretny punkt, a czasem warto, kiedy znajdziecie jakieś atrakcyjne miejsce. Malowniczo przewalone drzewo, efektowny jar, który fajnie wygląda o różnych porach roku. No właśnie, bo jak już mamy takie znalezione przez siebie ciekawe miejsce z potencjałem, warto nam je odwiedzić nawet i kilka razy o różnych porach roku, czy przy różnej pogodzie. Ciekawych motywów możemy szukać w lesie, a jeszcze lepiej w dzikiej puszczy, jak choćby puszcza Białowieska czy karpacka, do której odwiedzenia bardzo namawiam, póki jeszcze jej całej nie wyrżnęli. Jednak, żeby w takim miejscu złapać dobry kadr, trzeba się sporo nachodzić, naszukać. W takiej puszczańskiej kompozycji pomocne będą zwalone kłody, wykroty, ciekawe kształtowanie terenu, no i korzystne warunki pogodowe. Najlepsza by była oczywiście mgła. I chociaż osobiście fotografię leśną uważam za najtrudniejszy temat fotografii krajobrazu, m.in. przez ten cudowny bałagan, jaki tam panuje oraz silne kontrasty, to nie znaczy, że warto z niej rezygnować. Jak coś fajnego w końcu wyjdzie, satysfakcja bezcenna. Ale znacznie łatwiej znaleźć ciekawe motywy nad wodą, zarówno nad morzem, który jest atrakcyjny choćby przez swój bezkres, czy dynamikę fal, nad jeziorem z jego odbiciami, bardzo atrakcyjne są również rozlewiska, jak choćby te nad Biebrzą, olsy, oraz oczywiście wszelkie wodospady, mniejsze lub większe, rzeki, potoki i strugi. Ale chyba największą kopalnią motywów są góry, ściągające tłumy turystów, w tym także i fotografów. Jest mnóstwo popularnych miejscówek, jak choćby Słynna Sokolica, Babia Góra. Śnieżka, wiele miejsc w Tatrach czy Bieszczadach. To są takie ikoniczne miejsca, znane z tego, że są bardzo atrakcyjne. Niestety, wielką wadą takich miejsc jest fakt, że są obfotografowane na wszystkie sposoby, i mała szansa, że uchwycimy je jakoś bardziej oryginalnie. A jeszcze większą wadą, że prawie nie mamy szans, byśmy mogli tam być sami. Jeszcze większy problem istnieje, kiedy postanawiamy zobaczyć słynne miejsca za granicą. Niestety, ostatnie lata przyniosły gigantyczny rozwój turystyki, także i fotograficznej, w wyniku czego te bardziej znane miejsca są strasznie oblegane. I na przykład, kiedy fotografujemy wodospad Gulfos na Islandii, obok kłębi się niezły tłumek, a stu Chińczyków właśnie sobie robi selfie. Dla nich zapewne jest to wciąż bardzo kameralne miejsce. Dla nas na pewno już nie. Jeżeli chcecie ominąć, Największe tłumy to możecie jeszcze projektując taką wyprawę sprawdzić, kiedy na przykład są święta państwowe w kraju do którego jedziecie albo na przykład kiedy jest chiński Nowy Rok i starajcie ominąć te terminy. Omijajcie również weekendy. Przynajmniej w miejscach tych najbardziej popularnych starajcie się być w ciągu tygodnia. A jeżeli pogoda, warunki, możliwość pozwalają, fotografujcie również o takich nietypowych porach wtedy, kiedy większość ludzi śpi. Na przykład bardzo, bardzo wcześnie rano albo po prostu w środku nocy. Na przykład bardzo zatłoczoną The Dark Ages, mroczną aleję, słynną dzięki grze o tron w północnej Irlandii, udało mi się sfotografować zupełnie pustą o czwartej rano w lekkim mrzawce, która tylko dodała uroku. Swoją drogą na przykładzie owej alei, widać jak filmy, popularne seriale potrafią rozsławić jakieś konkretne miejsca. Ale i media społecznościowe również bardzo przyczyniają się do rozpowszechniania atrakcyjnych miejscówek. Niestety, czasami staje się to powodem degradacji przyrody. Dlatego, wrzucając piękne zdjęcia na Insta czy Face'a, warto przemyśleć, czy i my nie przyczynimy się do tego. A kiedy pokazujemy jakieś mniej znane, piękne miejsce. Lepiej unikajmy podawania dokładnych danych, zwłaszcza jak jest to miejsce wrażliwe na dewastację. Na marginesie, bardzo polecam nasz związkowy kodeks etyczny, a także społeczny, ogólnoświatowe stowarzyszenie fotografów na rzecz odpowiedzialnej fotografii Nature First. Polecam zajrzeć na stronę i przyłączyć się do tej cennej idei. Na dalekiej północy latem bardzo dobrą porą na zdjęcia jest także noc, czas kiedy inni śpią, a już na pewno nie ma zorganizowanych wycieczek autokarowych. Tak na przykład robiłam jeżdżąc w czerwcu, korzystając z dnia polarnego po Islandii, i rzeczywiście bywało, że byłam zupełnie sama w miejscach strasznie w cień obleganych. Na szczęście, zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest sporo pięknych miejsc, mniej słynnych, albo prawie w ogóle nieznanych. Część można wyszukać w internecie, najczęściej na jakichś blogach, ale też i na stronach regionalnych, np. Na parków narodowych, rezerwatów. Część samemu się odkrywa i takie miejsca cieszą najbardziej. Kiedy więc przemierzam kolejne kilometry, czy to samochodem, czy na piechotę, oczy mam zawsze szeroko otwarte. A kiedy już się zaczną zamykać, to znak, że trzeba zrobić przerwę i odpocząć. Bo w pewnym momencie, kiedy bardzo intensywnie fotografujemy, możemy stracić taką świeżość spojrzenia, które jest niezbędne, by tworzyć naprawdę ciekawe obrazy. Fotografowanie, moim zdaniem, to jest domena i serca, i umysłu. Jedno i drugie jest potrzebne, żeby było dobre zdjęcie, bo emocje potrzebne są, żeby znaleźć fajny kadr. Zachwycić się nim, ucieszyć, a rozum tworzy pewien dystans i pomaga jak najlepiej ten motyw wykorzystać fotograficznie. Tak więc już samo szukanie kadru, dobieranie parametrów ogniskowej to już jest bardziej taka intelektualna zabawa. Ale bywa też tak, że jest tak pięknie, że emocje biorą górę. Ale i na to jest pewna rada. Jak już jesteśmy w tym właściwym miejscu, o właściwym czasie i nie jest tak, że liczą się sekundy, że jest czas na musimy łapać światło. Dajmy sobie czas. Zanim rozstawimy statyw i zaczniemy robić zdjęcia, popatrzmy, pochodźmy, pomyślmy, a przede wszystkim ucieszmy się tym pięknym widokiem i tym, że widzimy go na żywo. W końcu po to tu jesteśmy. Dopiero potem pomyślmy, co takiego jest szczególnego w tym, co podziwiamy. Jak byśmy to chcieli zapisać w kadrze? Dobierzmy ogniskową, parametry naświetlania i zróbmy to super zdjęcie. A jak już je popełnimy, zaczniemy robić jeszcze lepsze. Szukajmy wyjątkowości, odrzućmy kadry oczywiste, starajmy się jak najlepiej oddać charakter, klimat tego miejsca, chwili. Ono oczywiście będzie przefiltrowane przez nasze subiektywne spojrzenie, nasze odczuwanie, ale to właśnie tu zaczyna się prawdziwa sztuka. Oprócz szerokich widoków uchwyconych krótkoogniskowo poszukajcie tematów na teleobiektyw. On daje możliwość wycięcia atrakcyjnego kadru nawet z mniej ciekawej całości, a nawet jeśli nie jest to potrzebne, ukazuje świat trochę inaczej. Spłaszcza perspektywę, Łatwiej też uzyskać bardziej abstrakcyjne ujęcia, które czasem wychodzą zaskakująco ciekawie. Spójrzcie też na światło skąd pada bo jak wcześniej mówiłam, ono tworzy obraz, i tak krajobraz oświetlony miękkim bocznym światłem będzie bardziej przestrzenny, a kolory bardziej wyraziste. Kiedy światło pada za pleców, można złapać tęczę. Ale zazwyczaj pejzaż wychodzi płasko, chyba że sytuacje ratują chmury, tworząc malarskie światło cienie. I w końcu popatrzcie pod światło. W kontrze zdjęcia wychodzą bajkowo, tylko pamiętajcie ich nie doświetlić. I tak jak w przypadku wschodu, raczej omijajcie samo słońce, a jak już bardzo chcecie je złapać, schowajcie lekko za drzewem, górą, dajcie przysłonę np. F16 i jest szansa, że wyjdą wam efektowne promyki. No i nie stójcie w jednym miejscu. Przejdźcie się, wdrabcie się na coś, zejdźcie kilka kroków, ukucnijcie, zmieńcie obiektyw, a czasami, jak sytuacja jest rozwojowa, po prostu cierpliwie czekajcie. Tak jak ja czekałam na błysk światła pewnego wiosennego wieczoru na torfowisku równia pod śnieżką i w końcu miałam swoje pięć minut. Czy na sokolicy, kiedy o świcie była fantastyczna mgła, ale z czasem zrobiło się jeszcze ciekawiej, kiedy opadając powoli odsłaniała krajobraz. Czas pomiędzy pierwszym a trzecim zdjęciem, kiedy można było dojrzeć już w dole przyłom Dunajca, to dobrych kilka godzin. Ale warto było. Dlatego nie ma co się spieszyć. Przyroda uczy nas cierpliwości. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy skorzystać z efektów specjalnych, które daje nam filtr szary. Nie ma wpływu on na barwę, a jedynie wydłuża czas naświetlania. Ja na przykład stosuję bardzo mocne ND500 i ND1000, które mocno wydłużają czasy. Oczywiście, kiedy jest mrok, odpowiednio ciemno, można podobny efekt uzyskać bez takich filtrów. Ale w obu przypadkach, by powstało ostre zdjęcie, potrzebny jest stabilny statyw. W ogóle statyw to podstawa i to nie tylko dosłownie. Dzięki niemu nie musimy troszczyć się o czas naświetlania, chyba że zależy nam na jego wydłużeniu, tylko myślimy o głębi ostrości. W 95% używam w ustawieniach aparatu wygodnej preselekcji przysłony AV. W przypadku fotografii krajobrazu najczęściej stosuję przysłony F8 lub F11 dające przyzwoitą głębi ostrości i optymalną jakość. Tryb w pełni manualny używam głównie w fotografii nocnej. Kiedy ręcznie ustawiam nieskończoność, przysłonę otwiera maksymalnie, a czas daje około 30 sekund. Do tego wysokie ISO. Podobnie przy fotografowaniu ZOŻy. Chociaż tam czas naświetlania skracam lub wydłużam w zależności od mocy aurory. A jeszcze jedna ważna praktyczna uwaga. Kiedy robię zdjęcia na długim czasie, muszę pamiętać o wyłączeniu stabilizacji obrazu, gdyż, tak jak w normalnych przypadkach, dobra stabilizacja bardzo pomaga, zwłaszcza przy zdjęciach z ręki. W takich powoduje mikro a co za tym idzie, zdjęcia jak nazłość wychodzą lekko poruszone. No a niestety, nieostre zdjęcie to kosz. Dobre zdjęcie krajobrazu musi być ostre. Oczywiście nie mówię tu o artystycznych jakichś rozmazaniach, innych eksperymentach. Nie musi być oczywiście ostre wszędzie, głębia ostrości zależy od użytej przysłony. W zależności od obiektywu, ta ostrość będzie albo jak żeleta, albo bardziej miękka, ale w miejscu, które przyciąga wzrok, ostre być musi. I już kropka. Dlatego czasami dobrze jest zrobić zdjęcia z opóźnioną migawką lub wyzwalając je z pilota lub wężyka, podnieść lustro w przypadku lustrzanek, czy korzystać z opcji Live View. Osobiście bardzo często z niej korzystam, gdyż oprócz ostrości zyskuję ogląd na kadr, jaki wybrałam. Patrząc na ekran, łatwiej pracuje mi się nad kadrem. Wygodniej koryguje się horyzont, by woda się nie wylewała. Łatwiej też dostrzec, czy gdzieś z boku nie płazi jakaś nieproszona gałązka, która potem niepotrzebnie odbiera uwagę głównemu motywowi. I właśnie też i po to, by móc spokojnie dopracować kadr, statyw jest potrzebny. Ale co zrobić, kiedy z jakichś powodów go przy sobie nie mamy, albo warunki pogodowe nie pozwalają nam na jego użycie, bo wichura przywraca nas samych. Oczywiście zapomnijmy wtedy o długich czasach naświetlania, ale ratować się możemy wyższym ISO. Dawniej podwyższenie czułości od razu skutkowało paskudną morą, szumami. Współczesne aparaty pozwalają na użycie takich ISO jak np. 1250, właściwie bez zauważalnej różnicy w jakości. A nawet jeśli, pamiętajcie lepiej mieć ostre zdjęcie z szumami niż bez szumu nieostre. Zresztą przy późniejszej obróbce można te szumy trochę zniwelować, ale ważne by z tym nie przesadzać, bo wyjdzie nam straszny plastik. W ogóle polecam trzymać się zasady zdjęcia robi się w plenerze, a nie w komputerze. Obróbka w programie ma tylko pomóc wyciągnąć to, co trzeba. Można coś lekko skorygować, skadrować, wyrównać horyzont, jeśli mimo naszych starań trochę nam się przychylił. I kiedy są to jodpegi, to lepiej więcej, nic już nie róbmy. OK, jeśli chcemy wrzucić do internetu, to jeszcze zmniejszmy do odpowiednich rozmiarów, ale kopię, nie oryginał, i po zmniejszeniu koniecznie lekko podostrzmy, bo inaczej, nawet ostre zdjęcie może sprawiać wrażenie nieostrego. Zapytacie się może, skoro trzeba zmniejszać, to może od razu lepiej robić małe zdjęcia. Zaoszczędzi się miejsce na karcie. Ok, ale z nich nie zrobicie już dobrego powiększenia wydruku, więc jeśli uda Wam się zrobić zdjęcie życia, przekro wam chyba będzie jak będzie wielkości znaczka pocztowego. Dlatego lepiej zrobić mniej zdjęć, ale dobrych, niż dużo słabych. Jakość, a nie ilość. Jeśli chodzi o obróbkę, oczywiście zdecydowanie mówię nie w klejaniu czy wycinaniu jakichś elementów, by zdjęcie było ładniejsze. Uważajmy też przy balansie bieli, by za bardzo nie polecieć w nierealny świat. Takie odpicowane, przekolorowane obrazki może zdobędą lajki na fejsie, ale przypominają raczej odpustowe obrazki, potocznie zwane kiczami. Możemy natomiast skonwertować zdjęcie do bieli i czerni. Jeśli nie jest to ratowanie nieudanego zdjęcia albo zabieg uartystycznienia gniota, to okej, okay, czemu nie? Po prostu starajmy się jak najlepiej wydobyć i ukazać to piękno, którego byliśmy świadkami. I chociaż takie zdjęcie też nie będzie całą prawdą o danym miejscu, tylko raczej pokaże jego najlepsze strony. Na przykład bezmetalowej barierki, ale trochę też takie jest zadanie fotografa krajobrazu: będąc wrażliwym na piękno, wydobywać je i przekazywać dalej. Ale tym różni się fotografowanie przyrody od fotografowania chociażby w studio, że my tych zdjęć nie robimy sami. Musimy współpracować z przyrodą i tym, co ona nam przyniesie. Często tak bywa, że ruszam w teren, mając w oczach jakieś obrazy, pomysły, wizje, które mi się marzą. Ale przyroda uczy pokory. Zazwyczaj więc wracam z zupełnie czymś innym. Bywa, że z niczym. Bywa, że z czymś dużo ciekawszym, piękniejszym. Dlatego ważne, by fotografując być otwartym na to, co nam niesie chwila, uważnie patrzeć i w ogóle mieć wyostrzone zmysły. Bo może się okazać że najlepsze zdjęcie czeka na Was przy drodze. Nie zdepczcie takiej okazji. Bądźcie często w terenie, polujcie na piękne światło, szukajcie ciekawych kadrów, bądźcie wrażliwi na piękno i kreatywni podczas fotografowania. A przede wszystkim dbajcie o dziką przyrodę. Wielu wspaniałych chwil i wzruszeń w plenerze Wam i sobie również. Gorąco życzę. Powodzenia.